Szkoły w powiecie sieradzkim dostaną dodatkowe pieniądze, łącznie prawie 1 200 000 zł. W gronie tych szkół jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Sieradzu, który 30 tysięcy ponad złotych otrzyma. Zespół szkół ponadgimnazjalnych w Mieckiej Woli 256 tysięcy złotych. Zespół szkół ponadgimnazjalnych w Łaszkach 625 tysięcy złotych. I zespół szkół ponadgimnazjalnych w Złoczewie 213 tysięcy złotych. Środki przyznane z Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwolą na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów i zakup sprzętu dla szkół. W ramach projektu, który przygotowaliśmy wspólnie, przewidujemy zajęcia dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Projekt ten jest skierowany do około 100 uczniów. Działania, jakie będziemy podejmować, to zajęcia językowe, koła przedmiotowe z języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym i doskonalącym, jak również zajęcia informatyczne, doradztwo zawodowe, wsparcie pedagoga. Ponadto planujemy wyjazdy na basen, kurs prawa jazdy, w którym przeszkolimy 50 uczniów, jak również wyjazdy do teatru i kina i zajęcia muzyczne. W ramach zakupów planujemy z tych pieniędzy kupić za ponad 50 tysięcy środki trwałe. Będzie to kserokopiarka, drukarka, laptop, wyposażenie pracowni informatycznej w 15 komputerów wraz z oprogramowaniem, tablica interaktywna, projektor, różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, takie jak słowniki, filmy edukacyjne, mapy, jak również pomoce biurowe. To projekt pod tytułem Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości. Od 1 września przyszłego roku chcieliśmy również otworzyć technikum geodezyjne. I tam, jak wiadomo, aby kształcić w tych zawodach, musi być dobrze wyposażona szkoła w bazę dydaktyczną. I właśnie dzięki wsparciu unijnemu otrzymaliśmy środki i możemy te kierunki realizować i uruchamiać. W ramach tego projektu są zajęcia rozwijające zainteresowania i zajęcia wspomagające wszystkich tych uczniów, którzy mają problemy w nauce, plus różnego rodzaju wycieczki, zajęcia alternatywne, festiwale nauki. Generalnie projekt ten skierowany jest na usprawnianie niepełnosprawnego dziecka pod kątem wszelkich zajęć specjalistycznych. I tutaj pokrótce mogę powiedzieć, że w zasadzie skierowany jest do rodzica i dziecka niepełnosprawnego w zależności od stopnia niepełnosprawności. I prowadzimy zajęcia specjalistyczno-logopedyczne z integracji sensorycznej, biofeedbacku. Wszystkie placówki podległe Starostwu Powiatowemu w Sieradzu mają wprawę w przygotowywaniu projektów. W ubiegłym roku pozyskały na to 2,5 miliona złotych.